Wiley Castle! No i od razu widać. To jest prawdziwy kunszt architektoniczny. Tak się buduje fortece zła, a nie jakiś wielki X. Tak jakby gość od razu przewidział, że zginie na koniec. Ja bym się spodziewał, że to on. To znowu przeróbka muzyczki z innego Mega Mana. Nigdy nie pamiętam, z jedynki, dwójki. Ale w ogóle cała forteca jest też tą oryginalną, chyba jedną z pierwszych, bo to nie zawsze jest ta sama forteca, nie? To one są trochę inne, a ta jest identyczna chyba do którejś. Kurde, chciałbym być bardziej spostrzegawczy, a raczej lepiej pamiętać te rzeczy. No ale... Gram już szóstego Mega Mana, też chciałbym... Też mógłbym sobie, mogę sobie mówić, że... Fajnie by było pamiętać, ale to nie jest też takie proste. No ziomuś. Ha, bądź. Dobra, dawać mi Jetta. Mi czegoś brakuje? Tak, tego. Ale ich ustawili perfidnie. No i cryptic bullshit. Mamy też magiczne kolce, które mnie zabijają zaraz po tym, jak spadnę. Uwielbiam to. Nie martwiłem się za bardzo o życie, bo widzę, że tam leży, więc... Ej, to w sumie nie masz źle. Myślałem, że tam jakaś hamuwa się odbyła, a tam po prostu... Chyba to finalnie było nieporozumienie, nie? Prawie wystrzelałem całą amunicję do tego. Ale jest przyjemna. Bo szybko leci bardzo ten pocisk z pirki. Uff! Serio? A, tam było to przejście. Dobra. Ua! O! Mogłem się wstrzymać. Nie zrobiłem tego. Ua, to będzie trudny skok z tym jetem. Okej, mogę tak robić. O! Serio? Naprawdę? Dobra. Co? Cały? Co wy chrzanicie? No przecież żart jakiś. Dobra, lepiej. Że tu powinny być teraz kolce kolejne, tak żeby mnie dobić. Psychicznie. No czekam aż za którymś razem się zdarzą, naprawdę. Czekam. Widzisz, ja zginę, gdzie zginę? A, tu zginę. O Jezus. Tak, to jest mega przydatne, że nie muszę. Ale też uważam, że to była straszna hamuła, że tam mogło być tak, że w tych ostatnich levelach mi po prostu braknie tej amunicji i albo muszę się zabić i continue użyć, albo stać i farmić przeciwników. Bez sensu. Zupełnie bez sensu. Przedłużanie gry. Oj, nie zmieściłem się. Dobrze, że nie mogę wrócić do poprzedniego ekranu, bo bym przez przypadek robił to cały czas. Ten Storm. On jest najmniej przydatny, więc pewnie będzie potrzebny na ostatniego bossa. Nie. Nie. Silver Team. Tym cię zabiję. Nienawidzę cię. Nienawidzę cię.
nie rozumiem tego przeciwnika. On nie jest dobry do niczego, absolutnie. Dobra, no zaczynamy standardowo. A nie, bo ja chciałem zajrzeć, ile mam. 5 żyć mam. Kurde, żyć nie umierać. Dinozaur! To jest Megazord! Widać, że jest połączony z innych. To jest Megazord! Ajaj! Źle! Czemu ja podskoczyłem? Jak on czasem sprytnie potrafi strzelić? Dobra. I tank? Kurde, ale mam 5 żyć. Po co mi ten i tank? Lepiej jak będę miał dużo i tanków, jak już będę miał problem z jakimś bossem. W ogóle zadziałało. Chcę powiedzieć, że to chyba zadziałało. Chyba wybrałem dobrą broń przypadkiem. Ale pomyślałem po prostu, że się przyda. Bo strzela idealnie po prostej, szybko, sprawnie, więc myślałem, że może będzie dobra. I się okazała dobra. Powiedzonko Gendlera... aha. Jezus. Jedno z tych powiedzonek, słuchaj, jest totalnie niemożliwe do używania. Szczególnie to drugie mam na myśli oczywiście. Finalnie nie użyłem tanka. Nice. Te platformy możesz odbijać. Okej. Okay. Jak widać, kompletnie nie było to potrzebne. O Jezus. Ciomuś! Denerwuj mnie. Easy. Let's go. Let's go deeper. O. Aaaa, nie. Nienawidzę. Nie chcę tego. Nie idę tam. Nie potrzebujecie. Każdy, kto w Mega Mana grał jakoś więcej, chyba ma traumę z tymi bloczkami, mam wrażenie. Ścieżka do gry, w którym jest potrzebny do późniejszych poziomów. Jeśli byłoby tam coś takiego, to... Okej, okay, tak chyba miało być. A to ten wkurzony, dobra. No tylko jak chcę to złapać, to muszę się zmienić w Jetta, a jak już się zmienię w Jetta... No właśnie, nie mogę tak chyba, nie dam rady. Chociaż mogę... Trochę mogę spróbować. O! Spear. Nice, dorwałem. Jest git. Yoku Block. Nie wiedziałem, że to się tak nazywa, absolutnie nie wiedziałem. Jo nie wiedział. No, tak, no ale nie powiem, no to absolutnie, jakby był taki softlock, to w ogóle ta gra byłaby krapem prawdopodobnie, w sensie byłaby raczej uznawana za czarną owcę w serii. Dobra, co tym razem dla mnie przygotowaliście? Dolną połowę Megazorda. Aha, to jest jeden z tych gości, którego muszę strzelać dużo, bo inaczej będą mnie wjeżdżać.
O nie, czekaj, chwila, moment. Co? Czemu nie poleciałeś do góry? Ja nie chciałem, nie wiedział. Dokładnie. Widzę, że tutaj mogę sobie trochę poumierać. To będzie item, którego potrzebuję. Nie, muszę mieć coś, co mu zada więcej obrażeń, bo będzie lipa. Dobra, mam 9 tych hitanków. Jednego mogę użyć, tylko po to, żeby potestować trochę tych broni. Tak czy tak, muszę użyć Jetta, żeby... Żeby trochę go zresetować, tego gościa. Nie działa. Flash Beats. Nie no, żadna z tych rzeczy nie ma większego sensu na dobrą sprawę, szczerze. Spear miał sens, zadziałał. Głupi ten bot był strasznie. W sensie pewnie była jakaś broń, która by go bardziej odpychała. Ale skorzystałem z faktu, że miałem i tanki. W Mega Man Unlimited za zebranie liter Yoku odblokowujesz specjalnego bossa Yokuman. Gdzie jego etap w całości opiera się na labiryncie Yoku, blokach oraz epileptycznych. O, nienawidzę epileptycznych błysków. Chociaż może nie nienawidzę, co po prostu uważam, że to już jest przegięcie. O Jezus, co tu się wydarzyło? Halo? Jesus. On w ogóle zmienia to wszędzie. Kupi wiatrak. Tak, widziałem, że ten level, który robicie, się nazywa nawet epileptik coś tam. Ale spokojnie. Nie przesadzajmy, jakby rozumiecie. Demur, jak mnie denerwuje to. Dobra, muszę wziąć tego Rajjeta i po prostu przelatywać nad nimi, bo to jest niepojęte. Ślizganie się na lodzie jest git, ale nie wiem, czy pamiętacie, że nienawidzę wiatru. Bo wiatr powoduje, że poruszanie się w jedną i w drugą stronę jest inne, bo wiatr wieje w prawo, na przykład, no to wtedy moja postać szybciej się porusza w prawo, a wolniej w lewo. I to jest nie do przyswojenia dla mojego mózgu. No, czemu nie podskoczyłeś? Halo? Co za mega głąb. Okej. Okay. A w każdym razie widziałem epileptika. Nazwę w sensie, jak podsyłałeś na czacie. O szczęście, niepojęte wiatraki w kolce spychają mnie. To brzmi jak zwrotka do jakiejś piosenki. Dobra, zawsze w lewo. Kim ty jesteś? Yamato. Tak, ty jesteś Yamato. Czyli potrzebuję na ciebie... Tomahawków? Jep. Tylko, że teraz umrę. Bo akurat ty jesteś najtrudniejszym bossem, moim zdaniem. Tych podstawowych. Wszystkie te twoje strzały są bardzo szybkie. To jest mega irytujące. Mega. Dobra, dalej. Plantman. Blizzard. To był Blizzard.
Wizard Attack. No, kliknąłem skok. Później w inputcie mnie wykończy. No, zabije mnie ten przeciwnik, jak... No. Jesus Christ, na motobike. O, czyli jednak, to miało faktycznie jak linijka, jak wersja piosenki. To jest Fast Act 1. Tylko Mega Manie 4 nie zdobyłeś wszystkiego z gier na NES-a. No, ale nie zdobyłem wszystkiego, w sensie teraz zdobywam wszystko dzięki wam, więc... Dziękuję bardzo. Chylę czoła. Dzięki, że jesteście. Ale to serio, bo nie chodzi o to, że mi ułatwiacie w jakiś sposób. No bo oczywiście, dając mi te sekrety, ułatwiacie mi grę. Ale z drugiej strony mi też pozwalacie przeżyć tę grę w całości. To jest fajne, nie? Także serio, dzięki. To bardzo się przydaje, naprawdę. Nightman, czyli Yamato Man był potrzebny, nie? Yamato Spear, moja ulubiona broń. Swoją drogą, to też ciekawe, czy to nawiązuje w jakiś sposób do tej anegdoty. Nie pamiętam, czy ona jest chińska, czy japońska. Gdzie sprzedawca broni, czy tam kowal, czy ktokolwiek przybywa do cara, cesarza, czy kogokolwiek. Nie pamiętam. I chce mu sprzedać te dwa artefakty. To jednym z nich była Egida, jeśli się nie mylę. Gdzie tarczę, która odbija każdą broń, włócznie, która przebija każdą tarczę. To była definicja jakby oksymoronu, że jedna nie może istnieć, jeśli druga istnieje. Pytanie, która z nich w takim razie jest mocniejsza. Chciałbym opowiedzieć tą anegdotę lepiej, ale jej lepiej nie pamiętam. Niestety. Czasem... A jak po kolei w ogóle to idzie? Bo to z nim walczyłem tym, co dostałem od Knighta. W tym. Tak. No i dostanę. Jak mam dorobić, żeby nie dostawać od niego tym? No. Próbowałem obejrzeć anime z Castlevania, ale szczerze mówiąc, to... No takie było. Trochę tak, jakbym oglądał bajkę z dubbingiem z Symphony of the Night. Kojarzycie? What is a man? Sad, miserable pile of flesh. Taki over the top strasznie. Nie wchodziło mi bardzo. What is a man? A miserable little pile of secrets. A ty kim jesteś? A Windman. Czyli faktycznie po kolei. A co ja dostałem od Centaura? A Flesza? Windman? Pokazuję ci cycki. Rozumiecie, flash? Jak flashować, czyli... Nieważne. Tomahawk Man? Ja z tobą walczyłem plantem chyba, tak? W sensie, że to było tak, że się dziwiłem, powiedziałem nawet, że... Rzecz generalnie to Tomahawkiem się ścina. W dalszych grach z serii już tak nie pomogę, będziesz musiał liczyć na Eastmanę. Spoko. Jeśli będzie na kogo liczyć, no to będę oczywiście korzystał. Jeśli nie, no to będę musiał sobie jakoś z nimi radzić, nie? Grałem w MM7, 8, 9 i 10. Więc luz. No i oj. Nie tak chciałem, żeby było. Ojej, wystrzelałem się z tego? Czemu? A, bo on miał invisibility klatki, a ja użyłem po prostu wszystkiego jak leci. Dobra. No, czemuś nie podskoczył? Mega Man! Ewidentnie go poprosiłem o podskoczenie. To jego wina.
będziesz się ostro wkurzał Mega Man 8 w Fortnite Wiley'ego, zwłaszcza, że tam jest autoscroll z geometry. Świetnie! Kocham autoscrolle, jak wszyscy wiemy. To jest mój ulubiony tryb. Flame Man. A ja z tobą walczyłem na początku. No niedobrze, bo ty nie byłeś jakiś prosty. A czekaj, to znaczy, że prawdopodobnie twoją słabością jest ostatnia broń, jaką zdobyłem, czyli... Z kim ja walczyłem na sam koniec? Windstorm. To? No. Najgorszy etap Wily. Okej. Okay. Wily 1 w Mega Man 8. Wkurzałem mocno. Jump, jump, jump. Ten segment będzie wciół trudny. Nie wykluczam tego, szczególnie biorąc pod uwagę, że generalnie od chyba trzeciego Mega Mana denerwuje się praktycznie co część, że on się porusza z takim opóźnieniem, że najpierw wciskam strzałkę, on tak jakby się ustawia dopiero do tego, żeby iść, a dopiero zaczyna iść. To jest naprawdę niewielka różnica czasowa od startu, znaczy od wciśnięcia do startu, ale jest i to mnie strasznie denerwuje. Blizzard Man, let's go flame. Flaming Blast. Ale to był unik fajny, podobało mi się. Podobał wam się też? Fajny był unik, dobry unik zrobiłem, słuchajcie. No weź, że... Się nie kulkuj tak często, bo... No. O, żeby mnie nie zabił jeszcze. No. Dzięki. Dzięki, że umarłeś. Let's go. Ej, to był najłatwiejszy boss rush do tej pory. W sensie użyłem co prawda jednego i tanka, ale jednego. Nie sześciu. Nie zdradziłem żadnego życia. No i Forteza Wiley'ego. Lecimy do przedostatniego levela. Sprawnie całkiem dzisiaj idzie. Naprawdę sprawnie. Mimo tego, że powtarzam niektóre levele, to całkiem szybko idzie. Muzyka świetna w MM8. Albo pocieszę cię. W MM9 wrócili do 8-bit. I 10 chyba też. Potem 11 ma te 2,5D. No to zobaczymy. Zastanawiam się, w jaki sposób do tego podejść, bo teoretycznie po Mega Manach z NES-a nie powinienem iść chyba w Mega Mana 7, 8, 9, 10, 11. Tylko w Mega Many X ze SNES-a, no nie? Czy bardziej powinienem iść chronologicznie z fabułą samego Mega Mana i lecieć faktycznie Mega Many te późniejsze? Nie wiem. A je. Do zastanowienia. Może z wami właśnie to skonsultuję. No to zobaczymy. W każdym razie, no już od po Adventure Island będziecie mieć więcej wpływu na to, w co właściwie będę grał, więc jeśli będą to Mega Many, no to będą to Mega Many. Fajnie, dzięki za życie. Ale się Adi. Wiesz co, wyjątkowo przyjemny Mega Man. Tak szczerze, od początku nie miałem zbyt dużego problemu z żadnym poziomem, więc bardzo aktywnie tutaj się też udzielam na czacie, czytam sobie i gadam z wami. Bo zazwyczaj na Mega Manach czasem muszę się skupić, zostaję na chwilę w miejscu, żeby z wami pogadać tylko, bo bardzo wymagające były ode mnie te gry niekiedy. A tutaj jest przyjemnie. Dobrze to się łączy. Ale to prawdopodobnie znaczy, że ta gra jest za prosta. Skoro mogę z wami gadać normalnie. Ale dziwny boss. Dobra, pytanie, co ci będzie zadawało dużo obrażeń? Fuck. Ajajaj. Dobra, nie będę na razie bawił się w używanie i tanków. Bo mam żyć sporo. Jak mi zostanie 2, to wtedy zacznę używać i tanków, ale tak to szkoda mi ich marnować. Dobra, spróbujmy jakichś innych broni, zobaczymy. Tak, ewidentnie. No fuck, prawie udało się. Prawie się udało uniknąć. Za mało obrażeń to robi, nie warto. Windstorm. Też jeden pasek bez sensu. Fireblast. No. Chyba dwa paski.
bez sensu. Silver coś tam. O, tak. Tego potrzebuję, do szczęścia. Ajajaj. Też tracisz życie tym. O! Dostałbym tą kulką jak nic. Co? Jeszcze więcej? Nie mam teraz broni. Ale dostałem strzała. Nie sądziłem, że będzie trzecia faza. Nigdy nie było do tej pory. Zawsze były dwie. God damn it. Nie mam broni teraz. Mam ją jak podładować? No wiem, że nie mam. Nie mogę jakoś doładować tej broni. Help. No bo będę musiał od razu walczyć bez sensu z nim normalnie. Dobra. No wiem, że Silver Tomahawk, tylko że już go nie mam. Właśnie go zużyłem całego. No tak, ewidentnie mnie zaskoczyła, to fakt. Czemu w to wskoczyłem? O, myślałem, że zginiesz! God damn it, i straciłem życie. Okej, okay. Jest większe zróżnicowanie tego, jak daleko on skacze, to jest spoko. Się bardziej skupić na unikach tutaj, no. Dobra. O, coś to mam. Zużyjmy jedno. Bicik. No bicik. Bicik. Bicik mnie nie słucha. Nie chcę go bić. Ale dziwnie to leci. Strasznie dziwnie. Dobra, tylko raz go mogę trafić na raz. Nie, nie, nie raz. Ale może lepiej nie przesadzać i się skupić na unikach. Strasznie dziwnie lecą te kulki. Strasznie dziwnie. Brakło ammo. Co teraz? Spear. Jezu. Coś go bije, no bije, no. Chociaż trochę. Ale mnie to wycelowało. Zginę, 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 kurde, nie chcę! Nie gin, błagam, Megaman! O! O! Nie! Dobra, 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 dobra! Poddaj się! Nie ma używania i tanków, ile można? Huh! Ki fuks, to był skill! To był skill! Halo! Skill only, man! Wreszcie go zamknęli, drugi raz chyba dopiero. Rules over prison cell. Podoba mi się. A ten, the world is at peace. Dopóki nie wyjdzie kolejna część, gdzie wyciągną go z więzienia. Dzięki za dzidziki.
No i co? Mega Man 6, ostatni z NES-a. Kończymy w ten sposób długą sagę. Kończymy, bo na pewno będę robił sobie przerwę od Mega Manów, chociaż chciałbym do nich kiedyś wrócić. Najprostszy. Na pewno od długiego czasu nie miałem tak przyjemnego czasu, przyjemnej podróży przez Mega Mana, po prostu idąc sobie i oglądając go bardziej niż wysilając się, żeby przejść jakieś elementy zręcznościowe. Ale jednocześnie bardzo wyjątkowy, bo tak jak Yahoo wspomniał wielokrotnie, bardzo zaskakiwał. Trzecia faza, dodatkowa faza bossa, muzyka w trochę innym stylu niż do tej pory. Plansze, levele też zbudowane znowu wracając do korzeni, nie rozwijając się, a wracając bardziej do korzeni Mega Mana może 2, Mega Mana 3. Podobnie z bossami, trochę prostsi i przypominający mi te starsze Mega Many bardziej niż 4 i 5. No i ogólny feeling jako fajne zamknięcie długiego cyklu, który mieliście przyjemność ze mną oglądać. Ja wam dziękuję za to, dziękuję, że byliście. Widzimy się przy okazji następnej gry w przyszłym tygodniu. Będzie to prawdopodobnie Adventure Islands. Jeśli się nie mylę, jedynka pokazowo i dwójka znów w formie pełnej serii. Do następnego. Cześć.